Dzień dobry. Usiądźcie. Weźcie sobie po kubku kawy i babeczce. A, i przypomnienie. Sale wykładowe są strefami wolnymi od broni. Proszę, upewnijcie się, że zostawiliście wszelką broń w recepcji. Wiem, to idiotyzm. Ale ostatnie czego chcę, to narzekanie o pień spowodowane faktem, że ktoś z was chodził po strefach niebieskich uzbrojony. To załatwione? Fajnie. Dzisiejsze seminarium jest na temat bliski i drogi mojemu sercu. Manipulatory rzeczywistości. Typy zielone. Marysie Zuzanki. Bixby, zmieniacze, czarodzieje, bogowie, diabły, obserwatorzy z zewnątrz. Nazywajcie jak chcecie. Ci gości zmienią rzeczywistość w oparciu o percepcję i siłę woli. Moja kariera opiera się na zabezpieczaniu i zabijaniu ich. Jesteście tu, by uzyskać certyfikat do robienia tego samego. Chcecie znać mój sekret? Przejdziemy do niego później. Najpierw chcę, żebyście spojrzeli na drzwi do tego pomieszczenia. Zauważyliście coś? Spójrzcie znowu. Jakie drzwi? Tak, drzwi zniknęły. Przyjrzyjcie się z bliska, jak chcecie. Dotknijcie ich. Nie ma ich tam. Te drzwi po prostu zniknęły. Dosłownie. Ale to jest w porządku, nie? Nadal możecie wyjść oknami, jeśli zechcecie. Tylko, że jest mały problem. Okien też nie ma w tym pokoju, prawda? Wszystkie okna zniknęły. Nic poza pustymi czterema ścianami, sufitem i podłogą. Nie ma wyjścia. Ale jak tu weszliście? Zaczynacie się bać? Spokojnie. Weźcie głęboki wdech. Wszystko będzie dobrze. To tylko delikatne zmiany układu pomieszczenia. Nic gorszego się nie dzieje. Znaczy, mogło być gorzej, nie? Przynajmniej jesteście tutaj bezpieczni. To nie jest tak, że biurka nie ożyją, żeby was zabić, nie? A nie. Czekajcie. Zrobią to. Pieprzone biurka chcą was zabić! No i co zrobicie? Jak przeżyjecie? Pierdolone pomieszczenie żyje, chce was zeżreć. Uważajcie na te jebane biurka, mają zęby. Spierdalajcie stąd już. Chcecie żyć? Musicie walczyć. Nie próbujcie zaprzeczać, skurwysyny. To jest prawdziwe. To się dzieje. To jest manipulacja rzeczywistości, a wy umrzecie, jeśli nie umiecie z tym walczyć. O, rozumiem. Prawdziwy twardziel. I co kurwa zrobisz z tym 9 mm? Czy ta broń w ogóle coś zrobi? Przeciwko manipulatorom rzeczywistości? Mogę zmienić twoje pieprzone naboje w piasek. Mogę zmienić twoje oczy w żelki. Mogę zmienić twoją broń w pieprzonego obważanka, więc odłóż tę jebaną broń i kładź się kurwa na podłodze, ty jebany debilu. Jestem żywym bogiem, a ty niczym więcej jak tylko pieprzonym robakiem. Czego chcę? Czego ja chcę? A czego ja kurwa mogę się do takiego łajna jak wy? Nie chcę niczego po zrobieniu z was moich zabawek. I to wszystko czym kurwa będziecie. Będziecie tymi zabawkami w obliczu tego boga króla na całą wieczność. Nie ma ucieczki, nie ma wytchnienia. Będziecie żyć kiedy ja powiem żyć i umrzecie kiedy na to pozwolę. Nie ma nic poza moją wyobraźnią, a wy jesteście tylko jej wymysłem. No już. Już, obudźcie się. Wszyscy. Wdech i wydech. Głęboko. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Już lepiej? Powiem wam, co się właśnie stało. Każde z was właśnie przeżyło złego tripa. To jedzenie na tym stole z tyłu było nafaszerowane silnym środkiem halucynogennym. To mój własny przepis. Na dodatek czyni człowieka bardzo podatnym na sugestie. W połączeniu z prostą hipnozą i kilkoma efektami specjalnymi, efekt końcowy jest tak bliski, jak to tylko możliwe do pokazania wam, jak wygląda atak manipulatora rzeczywistości. Personel pomocniczy obecnie pompuje wentylacją antidotum do aerozolu.
Za chwilę poczuć się okropnie. Pod krzesłami zacie torby na pawia. Wyrzućcie to z siebie na spokojnie. Chcę, byście przypomnieli sobie to, co czuliście, gdy zorientowaliście się, co się dzieje. Pamiętacie to uczucie bezradności? Pamiętacie, jak to jest uświadomić sobie, że rzeczywistość już nie istnieje, a wy jesteście jedynie zabawkami dla wroga, który kontroluje wszystko? Zapamiętajcie to i trzymajcie się tego za pierwszym razem, gdy napotkacie manipulatora rzeczywistości. Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, że można się go zabezpieczyć, albo z nim porozmawiać, przypomnijcie sobie wtedy ten moment, gdy byliście naćpani i nic nie było prawdziwe. A potem zabijcie gnoja, zanim się w ogóle zorientuje, że tam jesteście. Jesteście usertyfikowani. Koniec zajęć.